wypnę więcej. Chcieliby wypnąć mi komercję. Mogą sobie chcieć, ale nic z tego nie będzie. Mało lat tych, które w rapie robią dwa dni. Usłyszałem mnie dziś live i zaczęły w tematem brnąć. Mało sampli zatowali melodiami z Motify. Tematami niebanalnym, a ten album, no i głos i flow. On nie pali i nie klaje i ma za nic tych, co grali przed nim latami. I to zaczęło z to pytań do jaki Stasi, czy się znaje, czy ma fanki. I co ważne, czy to może jeszcze rap, czy to już pop? Ziomek, zanim rozwiniesz te teorie wątpliwe, to weź posłuchaj nie chwilę, bo chcę coś powiedzieć ci. Kiedy o muzykę idzie, podejście masz niewłaściwe, bo wielbisz się do brzmienia, a wszystko inne to syf. Jak się zamykasz na style, to nadajesz mi przywilej narażenia cię na kpinę i ekspedycję za drzwi. Bo jesteś wzorcowym debilem, ograniczonym na tyle, że dla mnie twoje skrajne opinie nie znaczą nic. Chcieliby wypnąć mi niewiedzę, mogą sobie chcieć, ale ja im wypnę więcej. Chcieliby wypnąć mi komercję, mogą sobie chcieć, ale nic z tego nie będzie. Chcieliby wypnąć mi też bez sens. Mogą sobie chcieć, ale nie uda im się, więc chcieliby patrzeć mi na ręce. Co mam im powiedzieć? Mogą sobie chcieć. Uwielbiają pytać, czemu rocznie zrobi tak jak wielu i nie nagra jakich raperów słucha z USA. Albo chociaż od tych od refrenów starych jak Bierów, których samplował z adapterów lub których po prostu zna. Bo kilka takich numerów nagrałem już 5 lat temu, a teraz nie widzę celu, by nagrywać się drugi raz. I chociaż demiurg i geniusz, to wcale nie zależy mi już na potwierdzeniu tezy, że wyprzedzam swój czas. Bo robię swoje, nie bacząc na to, kto coś powie, a scena ta w stosunku do mnie jest do tyłu 20 lat. Daję wam co jest najgorętsze w hip-hopie i płytę robię z Sherlockiem, tak aby każdy z was zbladł. I już czeka na nagonkę, no bo z Sherlockiem ma problem każdy, kto ma jakiś kompleks na terenie tych trzech miast. Tak się spodoba, to dobrze, jak nie, to dla nich tym gorzej, a że nerwy nie są zdrowe, to refren gram jeszcze raz. Chcieliby wypnąć mi niewiedzę, mogą sobie chcieć, ale ja im wypnę więcej. Chcieliby wypnąć mi komercję, mogą sobie chcieć, ale nic z tego nie będzie. Chcieliby wypnąć mi też bez sens. Mogą sobie chcieć, ale nie uda im się, więc chcieliby patrzeć mi na ręce. Co mam im powiedzieć? Mogą sobie chcieć. Patrząc na wiedzę tych, co niby w rapie siedzą i siedzieli w nim przede mną, to nabieram przeświadczenia, że jestem tym pokoleniem, co problemu z oddzieleniem tego, gdzie przeszłość, a gdzie zaczyna się tak zwane teraz, nie ma. Co jest rzadkością, więc tłumaczę tym gościom, wiosna za wiosną, z kim motą właściwie mają do czynienia. Rap historię celująco zdałem, a nie było prosto, bo za wykładowcę miałem fakt być samego Icemana. Siema. I ja rozumiem, że nowoczesności ludzie dopatrują się w muzie, której słucha sama wieś. Z kolei nikt nie rozumie, chyba że pośród tych główien są także perełki, które na przyszłość wyznaczą trend. I chociaż ja im wskazuję, to wciąż jedyny kierunek muzyce tej na ratunek, to dla nich kierunek wstecz. I powtarzają tę bzdurę, klakierów tłum przyklaskuje i wszystkich to przekonuje, ale nie przekona mnie. Chcieliby wypnąć mi niewiedzę, mogą sobie chcieć, ale ja im wypnę więcej. Chcieliby wypnąć mi komercję, mogą sobie chcieć, ale nic z tego nie będzie. Chcieliby wypnąć mi też bez sens. Mogą sobie chcieć, ale nie uda im się, więc chcieliby patrzeć mi na ręce. Co mam im powiedzieć? Mogą sobie chcieć.